Ta dzwonnica ma prawie 300 lat. Właśnie przeszła gruntowny remont pod nadzorem konserwatora zabytków. Zajrzeliśmy z kamerą do jej wnętrza. Jest to stara dzwonnica, która ma już prawie 300 lat, bo 1744 rok jest taka podana data i to było wejście do starego kościoła. Stary kościół jeszcze był drewniany, przez te drzwi wchodzono nie bezpośrednio do kościoła, ale na ten plac przed kościołem, bo ten kościół był jeszcze oddalony o kilka metrów. I ta dzwonnica służyła wtedy jako dzwonnica, czyli tam były dzwony. Kiedy zbudowano nowy kościół, ten, który tutaj widzimy, to dzwony przeniesiono na wieżę, ale w wyniku wojny, wysadzenia tych wież, te dzwony spadły, pobiły się, pozbierano kawałki i w latach 50. oddano je do zakładu Pleczyńskich i tam zrobiono nowe dzwony, które już nie zawieszano na dzwonnicy, zresztą wieżę tą odbudowano dopiero w latach 70. i zawieszono z powrotem w tej dzwonicy. I ona przez ten czas służyła jako ta dzwonica, która ma dzwony i dzwoni zawsze i zwołując na prześwięto i do modlitwy wzywając, jednocześnie też żegnając zmarłych. Lata się posuwały, też ona niestety ulegała pewnym zmianom i trzeba było odnowić, zostawiając w miarę możliwości wiele starych rzeczy. Ściany są nieruszone, tylko zostały wypiaskowane, oczyszczone i uzupełnione odpowiednimi szpachlami, odpowiednim preparatem. Oczywiście trzeba było już zrobić nowy dach, nowe pokrycie, nie tylko samą dachówkę, ale też wszystko, co utrzymuje dachówkę, bo niestety to uległo także tam w wielu wypadkach zniszczeniu, bo gdzieś tam były przecieki. Cieszymy się z tego, że ta dzwonnica, która jest tak widoczna, bardzo dla jadących samochodów, wróciła do takiej pięknej formy, co ma i wartość historyczną, a jednocześnie dalej istnieje. W trakcie II wojny światowej, kiedy zniszczeniu uległ sam kościół, to dzwonnica również? Nie, dzwonnica została. Tam być może był uszkodzony dach, bo wcześniej, tak jak na starych zdjęciach, widać dachówkę czerwoną taką z gliny. Potem była już cementowa, teraz znowu wróciliśmy do tej poprzedniej. Zostało to jeszcze bardziej zabezpieczone tymi opaskami, blachą miedzianą, tak samo żaluzje wstawione, bo być może kiedyś były, ale ich też potem nie było. To zawsze zabezpiecza przed atmosferycznymi skutkami. Które elementy pozostawiono oryginalne? Tak jak widzimy, ściany są te same. Kamienie te same, ubytki tylko są zrobione tak, żeby kamień i tak jakby coś w rodzaju tynku, chociaż on nie jest takim tynkiem dokładnym, tak żeby to wyszlifować i pomalować, on po prostu spajał bardziej jeszcze i chronił od tego, żeby te kamienie się mocniej trzymały. Gdyby zawieszono na samych murach tylko dzwony, ta wibracja jest dosyć mocna dzwonów i by pewne one pękały, a tak drewno, widać starodrzew, to są te oryginalne jeszcze belki, potężne belki i one się trzymają, to już prawie 300 lat, ale trochę niestety czas, niektóre rzeczy, przynajmniej tak jak widać tu na dole, tam widocznie trochę zaciekało i stąd też te końcówki już były trochę przyniszczone, one były już remontowane i tam podpierano takimi sztucznymi, teraz zrobiono tak, żeby to już było w całości. Wymieniono właściwie belki, wszystkie zostały te same, tylko wzmocniono, tak jak widać tu był też taki sufit, który no tam parę desek było, tam się chodzi po tych deskach niebezpiecznie, bo można było i spaść i one mogły się połamać, bo były stare. Teraz są nowe drewno, które ma naturalną ochronę. Jeżeli jest z kwaśnych miejsc, to na pewno robaki go nie dadzą radę, chociaż tam próbowały trochę, ale dzisiaj też widać, nasączone są tymi preparatami. Gdzie były ubytki, to tam oczyszczono, żeby to nie postępowało. Wytrzymuje drewno wiele, wiele lat, jeśli jest w odpowiednich warunkach. Oczywiście tak jak tutaj trzeba było wymienić, no bo tam gdzieś się znalazło trochę zacieku i mamy tą starą taką belkę, która więcej niż w połowie to prawie już jej nie było, zgniła zupełnie, ale trzymamy to jako relikt dawny. Także zapraszam na górę, żeby zobaczyć dzwony, one są i dzwonią. Ta dzwonnica już po II wojnie światowej, ponieważ tu z powrotem wróciły dzwony,
one służyły jako dzwony kościelne, dzwoniło się tutaj, jeszcze sam pamiętam, że ciągały się sznurkami na sznurkach. Do pogrzebu to zawsze przychodził ktoś i dzwonił wcześniej, i tak samo przed mszą. Dzwonnika nie mieliśmy jak Notre Dame, ale ktoś tam zawsze, to z ministrantów, to zakrystianin, ktoś to robił. Potem zamieniono już trochę technicznie, żeby nie trzeba było się ściągać ze sznurki, więc tam były silniki elektryczne na tak zwanych stycznikach. Dzisiaj już te liczniki liniowe są wstawione, bo tamte też się już mocno zużyły i były tak trochę niepraktyczne. A tu wrócono, ponieważ tak jak widać, tutaj mamy wejście i wchodzono prosto do kościoła, wstawiono drzwi, w którym czasie to trudno powiedzieć, ale być może po zbudowaniu kościoła zrobiono tą dzwonicę na takie pomieszczenie. Przed remontem trzeba było tutaj sporo wywieźć różnych takich rzeczy, które były w wyniku tam budowy, zostawiano deski, wyrzucano jakieś tam końcówki prac, także tego było sporo, oczyściliśmy to wszystko, a konserwator zadecydował, żeby wrócić do pierwotnego wystroju, jakim jest właśnie ta widzimy brukówka taka, wcześniej to był pewnie zwykły piasek, ale być może jako była dzwonica dawna, to też ułożono kamieniami, bo wejście prosto, inaczej wyglądała ósemka i tam wchodziło się na równym poziomie, żeby wejść do kościoła.